myślę, że walczyliśmy to, co mogliśmy na dzień dzisiejszy, zrobiliśmy. Oczywiście można powiedzieć, że przegrana gdzieś tam boli, z drugiej strony, no wydaje mi się, z przebiegu meczu Kartuzy zasłużenie wygrały, co prawda. Ja uważam, że z 10 bramek, które zdobyli, to 7 sami sprezentowaliśmy. No nie szło nam dzisiaj też, trzeba przyznać, że nie szło, bo też myślę, że hala, która była mocno śliska, też nie sprzyjała naszym zawodnikom, którzy no kilku jest doświadczonych i mówię to na jakiś przywodziciel, na Pachwiny na pewno nie pomagało nam, ale mówię, z przebiegu gry myślę, że jednak zasłużone zwycięstwo Kartuz. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, popełniliśmy, no, szczególnie w bramce, tak? Piotr popełnił bodajże 6 błędów kardynalnych, no i tak się skończyło, jak się skończyło. No wiadomo, że w futsalu 50%, właściwie może nawet i więcej siły obronnej zespołu jest bramkarz. Tutaj Piotr, no po prostu jak zawsze nam pomagał, to w tym meczu nie pomógł, a tak naprawdę może bardziej przeszkodził, ale mówię, są takie mecze, musi też głowę do góry i zasuwać dalej. Zdarza się. Na pewno ten czynnik zaważył na naszej przegranej. No dzisiaj postawa Piotra w bramce. Ale mówię, wcześniej nas ratował wiele razy, więc no bywa. Dzisiaj też na mnie się działo. To było widać, że gdzieś mieliśmy sytuację, nawet Franek Barzowski, jak wychodził od razu po rozpoczęciu drugiej połowy, sam wyszedł, przelobował bramkarza i delikatnie po poprzeczce poszła. Za chwilę idzie sytuacja w drugą stronę, jest poprzeczka i ktoś tam jeszcze dobija. No, takie mecze są po prostu, że nie siedzi. No i dzisiaj to było widać, że nie mieliśmy tego szczęścia. Mówię, nie mieliśmy szczęścia, dodatkowo gdzieś błędy indywidualne. No i przegraliśmy. No, no wygraliśmy 10-7. Budmax na końcu wycofał bramkarza, co im całkiem fajnie wychodziło, gdzie trochę się gubiliśmy. Dosyć długo grali z tym wycofanym bramkarzem, bo 15 minut i gdyby mecz trwał chyba trochę dłużej, to mogłoby się skończyć źle. Ale no, w pierwszej połowie 4-1 udało nam się gdzieś tam utrzymać i w tej drugiej połowie grać na remis i udało się wygrać. Myślę, że kluczem do zwycięstwa zawsze w futsalu jest to, że wszyscy biegają, wszyscy walczą, wszyscy, cała drużyna praktycznie chce wygrać i to jest widać, gdzie w poprzednich meczach, gdzie byliśmy po meczach z dużego boiska, dzisiaj jest poniedziałek, więc wszyscy byli wypoczęci, udało się wybiegać ten mecz i myślę, że to jest główną przyczyną tego, że udało się wygrać, bo poprzedni mecz z nimi był po naszym meczu Kamienicy. Z Budmaxem ostatnio graliśmy po meczu Kamienicy, gdzie widać było, że chłopacy byli zmęczeni i ciężko było im biegać. Teraz graliśmy po jednym dniu wypoczynku i widać też było, że chłopacy chcieli wygrać, walczyli do końca. No i przede wszystkim pomógł nam nasz bramkarz, a ich nie pomógł im tak bardzo, jak pomógł im w przodkowie. No bo dzisiaj parę bramek w przodkowie, gdybyśmy grali, to by je obronił, a że graliśmy tu, to udało się je strzelić. Ja o pracy sędziów nic nie będę mówił, bo w trakcie meczu jest tak, że są emocje, jest nie wiadomo co, potem dostaje się tą czerwoną kartkę i człowiek sobie to tak przemyśli, mogłem się nie odzywać. Moja wina, chociaż myślę, że nic się nie stało, bo jakoś piłkarsko myślę, że mam dwie czwórki, w których są ludzie lepsi ode mnie i którzy grają ciekawiej, mądrzej trochę ode mnie na tej hali, więc ja jakoś nie tkam się na siłę na to boisko i akurat piłkarsko nie przeszkodziła ta moja czerwona kartka. Mamy na tyle fajną halę, że siedziałem zaraz za chłopakami i w żaden sposób to jakoś tam nie przeszkadzało w tym, żeby podejmować jakieś decyzje z trybun po prostu. Gramy za 2 tygodnie z Bojanem. Mecz o awans do pierwszej ligi. My się nie szykujemy jakoś wielce do tego meczu. Znowu jest to mecz, który jest po naszym meczu na dużym boisku. Więc na pewno będzie ciężko wybiegać, ciężko wywalczyć. Mam nadzieję, że chłopacy ambicją i chęcią awansu do tej pierwszej ligi jednak pociągną do końca tyle, ile będą mogli. I zobaczymy, może się uda, może się nie uda, jak u nich ich bramkarz będzie znowu w takiej formie, jak tutaj, jak graliśmy z nimi tutaj w Kiełpinie, no to znowu będzie bardzo ciężko z nimi wygrać. Zapraszamy Państwa na mecz decydujący.